Losy nis. Bestie z gór. Miarowy oddech. Poruszał wiosenną trawą. Kołysała się w rytm snu losy nisa, który niedawno zszedł z gór, by wypocząć na łące. Chciał nam zapomnieć o wszystkim innym. O kutliwym bracie, myślącym, że jest najlepszy w ich rodzie. O górskich, panoszących się po ich terenie. I niepokoju, towarzyszącym mu od wielu tygodni. Czuł, że za parę dni, może nawet jutro, wydarzy się coś, co zmieni całe jego życie. Z jednej strony czuł ekscytację na myśl o zmianach, ale z drugiej bał się nieznanego. Co mogło się czaić z dala od bezpiecznego domu? Tylko tu mógł wieść spokojne życie wśród swojej rodziny. Nieraz przecież słyszał historię o ludziach, którzy tylko czekali, by dostać go w swoje ręce. Na nic zdałoby się groźby i błagania. Zginąłby, i to na pewno, gdyby tylko ich spotkał. Dlatego wolał zostać w pobliżu gór, gdzie nic mu nie zagrażało, niż ryzykować własne życie, by sprawdzić kilka pogłosek. Leniwie odwrócił się na grzbiet. Czuł się tu bezpiecznie. Wiedział, że nie musi się niczego obawiać. Był w stanie usłyszeć najlżejszy szelest, co było zasługą górskich. A w razie niebezpieczeństwa miał przecież pazury, kły i oczywiście swój wspaniały ogon. Kiedyś został porównany do ogromnego jaja, ale wolał o nim myśleć jako o twardej jak skała kości. Jej powierzchnia była gładka niczym kamień wygładzony przez rzekę. Zdawała się opleciona ogonem, który w tym miejscu był pokryty drobną łuską. Jednak bliżej grzbietu zastępowała ją sierść. Nie byle jaka sierść, ale piękne, złocisto-brązowe włosie. Chociaż każdy w jego rodzie taką posiadał, uważał, że jego prezentuje się najświetniej. Do tego jeszcze ta jasno-brązowa grzywa oplatająca jego ogromny łeb. Był najpiękniejszym przedstawicielem swojego rodu i nawet jego brat nie mógł tego odebrać. Losinis przyturlał się znów na brzuch i przeciągnął leniwie, prostując przy tym parę brązowo-słonecznych skrzydeł, pokrytych długimi piórami. Nie mógł się doczekać, aż je w końcu wypróbuje. Jednak musiał poczekać parę miesięcy, zanim to nastąpi, bo był jeszcze zbyt młody. Na razie jedynie przyglądał się codziennym lotom innych i z niecierpliwym wytęsknieniem oczekiwał dnia swojego pierwszego lotu. Już czuł ten wiatr w grzywie. Wzniósłby się wysoko ponad ziemię, a potem leciał z dala od gór, by odkrywać świat i to, co ma mu do zaoferowania. W powietrzu ludzie nic nie mogliby mu zrobić, bo sami nie mieli skrzydeł. Poza nie chciał wierzyć, że wszędzie miałby spotkać się z nienawiścią. Gdzieś musiał istnieć miejsce, w którym mógłby zamieszkać i nie wysłuchać przechwałek brata. Odsunął od siebie tę myśl. Teraz był jego czas i nie zamierzał marnować go na myślenie o czymkolwiek innym niż wypoczynek. Na tamto przyjdzie odpowiednia pora później. Może jutro, może za tydzień. Teraz wylegiwał się na miękkiej trawie i to najbardziej się na niego liczyło.